I zawsze mi pani Ela pomoże. Ubierze mnie, przekąpie, mówi: Robert, chodź z ulicy. To zawsze mnie zawołała, powiedziała: ja ci pomogę, chodź. Tak było. Dziękuję. No to sobie sami winni też, nie? No bo jak się widzi, to przeważnie to butelka koło niego stoi, to, no to widać, że jest w takim stanie zamroczony. Uzależniony. Uzależniony, tak. Pierwszy problem to po prostu zakład mój został rozwiązany i no, nie byłem w stanie utrzymać mieszkania. I to było tym powodem, że musiałem mieszkanie opuścić, brak pracy. Czyli była eksmisja. Tak, tak, tak. Bezdomność to trwała sytuacja człowieka pozbawionego dachu nad głową. Najprościej mówiąc, moi drodzy, taka sytuacja dotyka ponad 30 tysięcy osób w Polsce. To są dane oficjalne, a nieoficjalne mówią nawet o kilkuset tysiącach ludzi bezdomnych. Bezdomność to problem nie tylko uzależnień, jak większość myśli stereotypowo, ale także trudnej sytuacji materialnej, trudnej sytuacji rodzinnej, trudnego pogodzenia się z panującym systemem. Dzisiaj zapraszam na specjalny program o bezdomności w Częstochowie. Za chwilę zapytamy mieszkańców Częstochowy, co myślą o ludziach bezdomnych w naszym mieście. No, myślę, że ktoś powinien się tym zająć, bo raz, że to po prostu jest odrażające, a dwa, że no, po prostu ci ludzie może potrzebują pomocy. No ale chociaż tak każdy mądrze mówi, a mało kto ma odwagę podejść tak naprawdę i zapytać, czy coś się nie stało. Szczerze powiem, no uważam, że tak się powinno robić, ale też no, mam takie obawy, żeby do kogoś podejść, tak? No to powinni państwo pomóc. Państwo powinno pomagać. Tak. Ale myśli pani, że oni są bezdomni, bo chcą być bezdomni? Wybór? Czy zmusiła ich do tego sytuacja? Różnie jest to podejście. Do każdego człowieka jest osobiste podejście. Czy sprawy rodzinne, czy coś tego połączone jest własne. Jeżeli chodzi o bezdomność jako taka, no to potem trzeba rozróżnić naciągaczy takich, którzy no po prostu... Żebrają z własnej woli, nie będzie ani tam pracował, nie chce, bo mu tak jest dobrze, tyle on sobie uzbiera, tak? Z wyboru. No, moim zdaniem większość jest z wyboru. Lenistwo, nie chce, wygoda. No wygoda, no trudno powiedzieć. A drugi rodzaj? Drugi rodzaj, no ludzie, powiedzmy, załamie się psychicznie, sytuacje życiowe, no bo to różnie w życiu bywa. Przede wszystkim, no przyłamie się, później nie może się pozbierać. Mi się wydaje, że trzeba by tym ludziom jakoś pomóc, ale no, zmusić nie można, także no właśnie. To jest trudny temat. Że jest ich bardzo dużo, tych ludzi, no i nie wiem, czy im ktoś pomaga, czy nie, no bo ja też jestem sama na przykład, no ale jakoś sobie radzę, no ale są osoby, które po prostu no, nie mają wyjścia, no, pukają do drzwi, proszą o chleb, o to, no to przecież nie dałby pan. Czyli zdarzają się takie przypadki? Zdarzają się takie przypadki, tak. Ale myśli pan, że to jest kwestia wyboru? 90%. A 10% no to struktury miasta, to wszystko, ja nie jestem od tego, żeby tłumaczyć to, ale nie podoba mi się. A powiedzmy, to są teoretycznie nie bezdomni, na przykład, jak to można powiedzieć, żebracy, nie, żebracy do żabki, o, żeby mieć na piweczko, bo nie chce im się pracować. Poznaliśmy różne zdania mieszkańców Częstochowy, a za chwilę przekonamy się, jak miasto jest przygotowane do pomocy bezdomnym. Witam serdecznie, ze mną naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, pan Adrian Staroniek. Panie Adrianie, rozmawiamy o bezdomności. Jest taki program Wychodząc z bezdomności. Na czym on polega?
Tak, rzeczywiście jest to program autorski miasta Częstochowy, ponieważ ustawa narzuca każdemu samorządowi program osłonowy, czyli tak naprawdę osłanianie bezdomności. My się nie zgadzamy z tym jako miasto Częstochowa. My chcemy usamodzielniać i właśnie wychodzić z bezdomności, żeby osoby, które znalazły się w kryzysie bezdomności, przy pomocy tutaj Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych, Powiatowego Urzędu Pracy, Centrów Integracji Społecznej czy innych form podmiotów ekonomii społecznej, które mogą wesprzeć, tak jak spółdzielnie socjalne, żeby te osoby wychodziły z bezdomności, żeby im pomóc znaleźć się na nowo w przestrzeni, bo nierzadko te osoby przez różne kryzysy znalazły się właśnie w kryzysie bezdomności, choćby przez nieporadzenie sobie z systemem, który się wciąż zmienia i to nie tylko jest ich wina. Wielu jest takich, którzy chcą być poza marginesem, poza alternatywnym spisywaniem i wiadomościami o nich, ale wielu jest takich, którzy właśnie znaleźli się w tym systemie i my chcemy tym programem wspierać ich, pomagać. Ten program jest rozpisany tak naprawdę krok po kroku, jakie są możliwości, co mogą otrzymać od miasta, jak rozpisać program takiego indywidualnego wychodzenia z tej bezdomności, pracy socjalnej, bo od tego zaczynamy przede wszystkim, tak, że rzeczywiście osoba bezdomna trafiająca tutaj do systemu wspierania jest z pracownikiem socjalnym wywiad prowadzony, jest tam spisywane, co robił, jakie miał możliwości, jakie ma umiejętności, czy jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy, czy na przykład jest gotów podjąć się indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej i tam realizować swoje zatrudnienie i otrzymywać wynagrodzenie. I już następne miejsca, gdzie mogą odpoczywać, czyli tak naprawdę noclegownie, czy inne ośrodki wsparcia, gdzie nasi bezdomni, czy osoby w kryzysie bezdomności się znajdują. A w jaki sposób miasto pomaga bezpośrednio dotować właśnie tych bezdomnych poprzez różnego rodzaju organizacje społeczne czy ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe? Jak to wygląda? Miasto oczywiście wspiera w różny sposób tutaj osoby bezdomne. Po pierwsze, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg na prowadzenie placówek wsparcia z wyżywieniem, z aktywizacją społeczną, ekonomiczną, ale i z pracą socjalną. Te placówki dzielimy na całodobowe i osoby całodobowe ze wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami, bo trzeba przyznać, że wiele osób z niepełnosprawnościami no niestety są schorowane, mają różnego rodzaju problemy, więc potrzeba jest takiego wsparcia również. Prowadzimy również dom samotnej matki tutaj na ulicy Staszica, też właśnie bez zabezpieczenia dachu nad głową. To jest wiele organizacji, bo to jest i Fundacja Chrześcijańska Dulam, i Fundacja, przepraszam, i Akcja Katolicka Caritas Częstochowskiego, Towarzyszenie Pomocy Wzajemnej, Agape. O właśnie, no to jest też ważne. Bo to są nasi najwięksi partnerzy, ale rzeczywiście też miasto jeszcze wspiera przez rozbudowywanie wachlarza form wsparcia, tak jak mówiłem, czy to ekonomicznego usamodzielniania i tutaj partycypuje Powiatowy Urząd Pracy, ale też udziela dotacji dla tych organizacji, które w różny rodzaju sposób chcą uczestniczyć w niwelowaniu skutków tutaj bezdomności. Nadszedł czas na tak zwaną pomoc bezpośrednią. Fundacje, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Za momencik poznamy to wszystko od środka. Zapraszam. Daliście mi dach nad głową, ubranie, leki. Wykupiliście mi wszystko, co potrzeba. Jestem wdzięczny. Nie żyję dzisiaj na ulicy, żyję sobie na Lubyjęce. I jakoś się wspieram. Druga sprawa. Taka fundacja, która wy żeście stworzyli, to nie mogę powiedzieć, bo chodzi głównie dla mnie o leki, które zawsze mi wykupujecie. I to nie są leki za 100 zł, 200. To są leki za 500, 800 zł. I zawsze mi pani Ela pomoże. Ubierze mnie, przekąpie, mówi: Robert, chodź z ulicy. Nawet jak jestem pijany, to zawsze mnie zawołała, powiedziała: ja ci pomogę, chodź. Tak było? Dziękuję.
Pani Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji, jak widzimy, chrześcijańskiej Adulam, ze mną. No i oczywiście rozmawialiśmy wcześniej w Urzędzie Miasta. Są dotacje, między innymi na fundację, na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Z tych dotacji później jest pomoc bezpośrednia. Jak to wygląda? Bez dotacji trudno byłoby wykonywać szereg działań typu choćby nawet specjalistycznego, czyli rozmowy, konsultacje dla osób, które naprawdę znalazły się w różnych zawirowaniach swojego życia. Praktyczna pomoc osobom głównie będącym w kryzysie bezdomności między innymi polega na tym, że każdy człowiek musi mieć schronienie. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizujemy zadania, których celem jest zabezpieczenie całodobowego pobytu osób, które znalazły się właśnie w kryzysach bezdomności. Polega to na tym, że zarówno pobyt w schronisku, czy też w ogrzewalni jest zabezpieczony. Nie ma takiej właściwej sytuacji, żeby osoba będąca w trudnym położeniu, bez dachu nad głową, musiała przebywać w nocy bez przebywania w pomieszczeniu. Stąd w ramach też działań, które prowadzimy nie tylko z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w ramach partnerstwa na rzecz przeciwdziałania bezdomności w naszym mieście, podejmujemy działania, których celem jest minimalizowanie tych ubocznych skutków osób, które sobie nie poradziły, osób, które znalazły się na zakręcie swojego życia w odnalezieniu swojego miejsca, odnalezieniu lokum, w którym mogliby funkcjonować, miejsca pracy, jak również też poczucia, że sobie poradzą, czyli poprzez udzielanie różnego rodzaju wsparcia specjalistów, psychologa, terapeutów uzależnień, prawnika i tym podobnych. Panie Leszku, szybkie pytanie. Jak pan tu trafił do fundacji? Znaczy, jestem osobą uzależnioną od alkoholu, ale dzięki fundacji udaje mi się wyjść z tego. Od kilku lat już nie piję, dzięki temu, że jestem w fundacji. Pracuję tutaj w fundacji w CIS-ie. Pani prezes mi pomogła, fundacja mi dużo pomogła. Dzięki temu się rozwijam, staram się o mieszkanie, żeby samodzielnić się. Dzięki temu wychodzę z tego bezdomności. Jestem na bardzo dobrej drodze, dzięki tej właśnie fundacji, dzięki pani prezes, która na bardzo nas wspiera i pomaga tutaj. A ile czasu pan był na bezdomnym, bez mieszkania, przed trafieniem tutaj do ośrodka? No, mieszkałem jakieś 12 lat na ulicy. Tutaj w Częstochowie? Nie, po całej Polsce jeździłem. A, czyli po prostu nie miał pan jednego miejsca, tak zwanego pobytu, tylko cały czas się pan przemieszczał? Tak, dokładnie. No i dzięki temu przyjechałem do Częstochowy. Tutaj mogłem się zadomowić, mogłem się ustatkować, mogę zaczynać się rozwijać pomału. Pierwszy problem to po prostu zakład mój został rozwiązany i nie byłem w stanie utrzymać mieszkania. I to było tym powodem, że musiałem mieszkanie opuścić, brak pracy. Czyli była eksmisja? Tak, tak, tak. Właśnie bardzo dużo osób myśli, że to tylko chodzi o uzależnienie, a to przecież większość sytuacja życiowa. Tak, zgadza się i to właśnie tak, większość tak sądzi i to też się spotykam do tej pory na co dzień, z takimi... Stereotypami. Tak, to są dosyć tak przyjęte, no. Ale to w rzeczywistości to 70-80% to jest całkiem inna rzecz właśnie. Są różne, po prostu różne historie tego typu, no, że no nie tylko jakieś nałogi, jakieś coś, no. Tylko życie po prostu. Jako mieszkańcy Częstochowy nie możemy pozostać obojętni na istniejący problem bezdomności. Powinniśmy starać się pomagać. Dobrze, że są w mieście organizacje społeczne o otwartych sercach, które opiekują się ludźmi bez dachu nad głową.